Temat dzisiejszej lekcji: atrakcyjność turystyczna Polski. Wiecie już, co to jest atrakcja turystyczna albo co składa się na atrakcyjność turystyczną danego obszaru, poza oczywiście walorami turystycznymi, zarówno tymi naturalnymi, jak i pochodzenia antropogenicznego. Na atrakcyjność turystyczną danego obszaru składa się jeszcze to, co określamy mianem infrastruktury turystycznej, czyli między innymi hotele, pensjonaty, różnego rodzaju obiekty gastronomiczne, szlaki, drogi dojazdowe i tym podobne. W przypadku dróg dojazdowych często mówi się jakby o trzecim elemencie, który na atrakcyjność turystyczną się składa danego obszaru, a mianowicie tak zwanej infrastrukturze transportowej. No i oczywiście na dzisiejszej lekcji, krótko, ale będziemy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie. No myślę, że odpowiedź jest raczej jednoznacznie twierdząca, bez wątpienia jest. A co też takiego jest u nas atrakcyjnego, to najpierw zobaczymy na krótkim wstępie. Thank you.
No cóż, mam nadzieję, że ten krótki film jednoznacznie rozwiał Wasze wątpliwości co do atrakcyjności turystycznej Polski. Natomiast gdybyśmy mieli sobie teraz w jakikolwiek sposób podsumować, co też takiego atrakcyjnego w Polsce jest, czym też Polska może przyciągać do siebie między innymi zagranicznych turystów, no to bez wątpienia pierwszym takim elementem jest interesujący i zróżnicowany krajobraz. No jesteśmy krajem, który jak powszechnie wiadomo ma dostęp do morza, morza oczywiście Bałtyckiego. Od strony południowej mamy oczywiście góry, zarówno te stare jak Sudety, czy w centralnej części powiedzmy Góry Świętokrzyskie i te młode góry, czyli w tym wypadku oczywiście Karpaty. Północna część Polski to oczywiście Pojezierza, więc Pojezierze Mazurskie, Pomorskie czy Pojezierze Wielkopolskie, a więc cała gama jezior pochodzenia polodowcowego. Mamy też kilka większych powiedzmy kompleksów oczywiście leśnych, krajobrazy wydmowe, między innymi w Słowiańskim Parku Narodowym, obszary bagienne, między innymi słynne bagna biebrzańskie, czy oczywiście krajobrazy krasowe, między innymi na Jurze Krakowsko-Częstochowskie. A więc ten krajobraz w Polsce jest dość mocno zróżnicowany, a tutaj macie to, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli z jednej strony oczywiście dostęp do morza. Wiadomo, że nasz Bałtyk nie jest może morzem najcieplejszym, ale generalnie to, co przyciąga na Bałtyk, to przede wszystkim powiedzmy piaszczyste plaże. Piaszczyste plaże, które generalnie no powiedzmy są takim swego rodzaju właśnie magnesem dla turystów. No niestety pewnego rodzaju minusem jest oczywiście to, co widzicie na zdjęcie, a mianowicie tłok. Dopiero mówiliśmy na poprzedniej lekcji o tym, że no niejako powiedzmy głównym, a niejako celem wyjazdów wakacyjnych Polaków jest wypoczynek, a jeżeli już jedziemy na ten wypoczynek, to najczęściej w przypadku turystyki rekreacyjnej właśnie nad polskie morze. No oczywiście z polskim morzem i z turystyką nad polskim morzem związana jest jeszcze jedna bardzo charakterystyczna i dość zabawna sprawa, jaka to zobaczcie sami. I to nie koniec sportów ekstremalnych. Wstawanie o świcie i rezerwowanie kawałka plaży też do łatwych nie należy, zwłaszcza, że walka o miejsce najbliżej morza zaczyna się o 5 rano. Wakacyjny przebój nad polskim morzem. Mój jest ten kawałek plaży. Ma dla Państwa Paweł Abramowicz. Godzina 6, minut 30. W Karwi powoli zaczyna się przypływ najbardziej zdeterminowanych i zaradnych. Młotki idą w ruch. To nie przelewki, tu obowiązują zasady. Kto pierwszy, ten lepszy. Krótka piłka. Krótka piłka, ale plaża długa i prawie pusta jeszcze. Przyszłam tak rano, bo jak przychodzimy około 10, już nie ma przy plaży gdzie wbić. Wbić, by być jak najbliżej wody, oto cel. A gdy człowiek spragniony tej wody i głodny lokalizacyjnego sukcesu, to wcześniej wstać musi, inaczej później się udusi w tłoku. Powstają więc od świtu parawanowe apartamenty, rezydencje z każdej strony odgrodzone, ochronione i wzmocnione piachem. A gdy fortece są już gotowe, czas na luz. Zostawiam, idę do domciu na śniadanko. Gdy ci pierwsi lepsi jedzą śniadanka, pojawiają się drudzy. A że w tak zwanym międzyczasie Polska utraciła dostęp do morza, lokują się w następnym szeregu. Wojna parawanowa trwa. Walczę z młotkiem. Za godzinę to już miejsca nie będzie. Teoretycznie nie potrzeba przenikliwości Holmesa, by przewidzieć kolej rzeczy. Poranna plaża jest niemal pusta, godzinę później pojawiają się parawanowe rezerwaty, całe osiedla lokali jedno, dwu i wielorodzinnych, a po kolejnej godzinie czy dwóch robi się totalny Saigon i Pekin w jednym. I wbij tu człowieku szpilkę, a co dopiero palik. Ciężko jest się przedostać do morza. Ale nie wiem, jutro spróbujemy może o 9. Trudno zarzucić tym, co są pierwsi lepsi, że są samolubni, że nie dbają o rodaków, śpiochów. No bo przecież dbają. Wczoraj jak żeśmy byli też taką dużą powierzchnię, żeśmy zarezerwowali, to normalnie ludzie tutaj z kocykami sobie siadają, no bo nie ma takiej opcji, bo jak z malutkim dzieckiem, no to człowiek pozwoli. Na tę nową, parawanową, świecką polską tradycję natrafiła o porannym brzasku Dorota Zawadzka, znana jako superniania, i dokonała diagnozy. Ten parawan daje jednak takie poczucie intymności, które oczywiście na plaży jest bardzo złudna, no ale niektórzy tego potrzebują widocznie. No szkoda tylko, że od 6 rano. Z drugiej strony trzeba docenić inicjatywę. Gdyby nasi rodacy na przykład w Hiszpanii porozkładali parawany o świcie, mogliby nawet sprzedawać najlepsze miejsca za grube euro. Zasłynęlibyśmy z przedsiębiorczości, z tego, że Polak potrafi i wie, co wbić, gdzie wbić i kiedy wbić, by się wybić. Czapki z głów. Paweł Abramowicz. Fakty.
No i to tyle, jeżeli chodzi o ten słynny polski parawaning. Niestety jest to jeden z tych negatywnych skutków oddziaływania turystyki, a parawany to jest nieodłączny element polskich plaż. No ale oczywiście poza morzem Polska ma także dostęp do gór. Tak jak powiedziałem, te młode góry to oczywiście Karpaty, a w ich obrębie między innymi Gorce, które objęte są ochroną w postaci Gorczańskiego Parku Narodowego. Gorce oczywiście z najwyższym szczytem Turbaczem. Drugie charakterystyczne góry w obrębie Karpat to oczywiście Bieszczady, które powszechnie uchodzą za najdziksze góry w Polsce. Są to góry, które w zasadzie nie posiadają piętra rygla górnego ani piętra kosodrzewiny, w związku z czym wychodząc ponad powiedzmy granice lasu podróżujemy od razu po tych takich charakterystycznych bieszczadzkich łąkach, czyli tak zwanych połoninach, a to w konsekwencji powoduje, że przed nami rozpościerają się naprawdę piękne krajobrazy. Bieszczady zresztą też objęte są ochroną w postaci tym razem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Inna część polskich Karpat to oczywiście Pieniny, też objęte ochroną w postaci Parku Narodowego. No i oczywiście jedna z głównych atrakcji tychże Pienin, a więc przełom Dunajca i możliwość przepłynięcia powiedzmy na tratwie z flisakami, tak jak to widać na załączonej fotografii. Przełom Dunajca to jeden z piękniejszych przełomowych odcinków rzecznych w Europie i najpiękniejszy oczywiście w Polsce. No i w tym zestawieniu bez wątpienia nie mogło zabraknąć Tatr. Są to obok Karkonoszy jedyne góry w Polsce z tak zwaną rzeźbą polodowcową. Co prawda współcześnie w Tatrach lodowców nie ma, ale jest sporo śladów ich działalności, w tym między innymi liczne stawy, Morskie Oko, Czarny Staw, stawy w Dolinie Pięciu Stawów, oczywiście polskich, to są doliny pochodzenia polodowcowego, jak na przykład Kościelicka czy Chochołowska, więc generalnie no, miejsce, które co roku zresztą przyciąga turystów. Zresztą mówiliśmy, że pierwszym celem no niejako wyjazdów turystycznych Polaków są, czy jest morze, natomiast w dalszej kolejności jest to głównie województwo śląskie i małopolskie, a więc między innymi właśnie widoczne na fotografii Tatry. Natomiast jeżeli chodzi o Sudety, to na terenie Sudetów mamy dwa parki narodowe. Pierwszy z nich to Park Narodowy Gór Stołowych, no i oczywiście słynne Góry Stołowe, zbudowane oczywiście z piaskowców, z najwyższym szczytem, czyli Szczelińcem Wielkim, który ma 919 metrów nad poziomem morza. No i oczywiście doskonale znane nam Karkonosze. Tu na zdjęciu macie akurat śnieżne kotły, czyli także pozostałość po działaniu oczywiście lodowców. Natomiast Karkonosze to obok Tatr jedyne góry w Polsce, gdzie te elementy rzeźby polodowcowej można zobaczyć. Przykładem jest między innymi właśnie widoczne na zdjęciu śnieżne kotły czy mały staw przy schronisku Samotnia, więc tak to wygląda. No oczywiście, jeśli... A tutaj bardzo ważna rzecz, no bo tak jak wam powiedziałem, o ile generalnie powiedzmy pewnego rodzaju minusem w przypadku naszego Bałtyku no jest ten tak zwany słynny polski parawaning, tak no niestety pewnego rodzaju minusem, jeżeli chodzi o góry w Polsce, a szczególnie dość mocno oblegane latem Tatry, no to oczywiście minus jest inny, a jaki, to zobaczcie sami. Jeśli widoki są niezapomniane, a pogoda piękna, to finał tego połączenia musi być rekordowy. Co roku przyjeżdżam w góry, ale taka pogoda miałam dość deszczową, czasami mniej słońca i chyba pierwszy raz mi się udało, że mam taką ładną pogodę. Fantastycznie, piękna, piękna okolica, także warto przyjeżdżać. Tak właśnie pomyślało wiele osób i mamy rekord, ten frekwencyjny, bo każdego dnia na szlaki Tatr wyrusza prawie 20 tysięcy turystów. Jak góry to Tatry, to Zakopane i to jest to, co pierwsze nam przychodzi do głowy. Ale trzeba pamiętać, że w górach poprawiła się już infrastruktura, że góry to nie tylko miejsce odwiedzane zimą, ale właśnie bardzo licznie odwiedzane przez turystów latem. Wyniki tego rekordu łatwo przewidzieć. Parking na Palenicy Białczańskiej do godziny 9 był już zapełniony. O tej godzinie nie znajdziemy miejsc do parkowania, przynajmniej na tym parkingu. A tak wyglądała kolejka do kolejki, która jedzie na Kasprowy Wierch. Swoje trzeba odstać. 3 godziny. I co, ile jeszcze pan postoi? No jeszcze ze 2 godziny liczymy, że na pewno będzie trzeba stać. Warto czy nie? Widoki wspaniałe, ale w tym upale ciężko się stoi. Na samych Krupówkach ścisk. Absolutny rekord padł w niedzielę 14 lipca, gdzie do Tatrzańskiego Parku Narodowego jednego dnia weszło 40 tysięcy turystów.
Ta kultura górska jest dosyć mocno zakorzeniona u nas. Giewont jest jednym z symboli narodowych. Stąd dużo turystów, duży ruch turystyczny i no jest to pewna magia gór. Magiczne dla turystów jest to miejsce, Morskie Oko. Szacuje się, że aż 1/3 wszystkich odwiedzających szlaki swoje kroki kieruje właśnie tu. Całe pielgrzymki po prostu idą na Morskie Oko. Jeden z najpopularniejszych szczytów, Giewont, też odwiedzają tysiące. W godzinach południowych te kolejki zaczynają się tam tworzyć. Czasem trzeba poczekać kilkadziesiąt minut, czasem może to być nawet kilka godzin. Jedyna szansa, aby na szlaku było w miarę luźno, to wyjście o świcie. Inaczej to pewne, takich widoków nie unikniemy. Polskie Tatry w samym letnim sezonie odwiedza ponad 1 000 000 turystów. Baza noclegowa w samym Zakopanem to już ponad 27 tysięcy miejsc. Turyści mają w czym wybierać, dlatego tu w góry przyjeżdżamy coraz chętniej. Zakopane. Bardzo ładnie? Oprócz tego, że ładnie, teraz także rekordowo. Eksperci już szacują, że w tym roku mogą paść kolejne turystyczne rekordy. Teraz pogoda dopisuje i możemy spodziewać się, że i w nadchodzący weekend w Tatrach będzie tłoczno. Prawdziwym sprawdzianem będzie długi weekend w połowie sierpnia i choć trudno to sobie wyobrazić, to turystów ma być jeszcze więcej. Jacek Smaruj, TVN24. No i niestety tak czasami wygląda sezon w polskich górach, tak też wyglądał obecny sezon spowodowany oczywiście COVID-em, w związku z czym sporo ludzi w Polsce, sporo turystów zdecydowało się na wypoczynek, między innymi właśnie w Tatrach, co w konsekwencji prowadziło do po prostu tego, do tłoku najzwyczajniej w świecie na szlakach. No dobra, góry i morze to bez wątpienia to, z czym powszechnie Polska się kojarzy i walory turystyczne Polski się kojarzą, no ale oczywiście do tych walorów turystycznych należą także jeziora. Jeziora głównie oczywiście pochodzenia polodowcowego. Najwięcej ich jest oczywiście na pojezierzach, czyli pojezierze pomorskie, pojezierze wielkopolskie czy pojezierze mazurskie. Tu macie akurat fragment największego polskiego jeziora, czyli oczywiście jeziora Śniadwa, więc jeziora pochodzenia polodowcowego, jest to jezioro Morynowe. Tu macie fragment z kolei jeziora, które jest z kolei najdłuższym jeziorem w Polsce, a tu macie fragmencik jeziora Hańcza, jeziora Rynnowego, które jest z kolei najgłębszym jeziorem w Polsce, jedynym jeziorem w Polsce, którego maksymalna głębokość przekracza 100 metrów. Skoro mówimy o jeziorach, to warto też wspomnieć na przykład o jeziorze Wigry. W tle macie dawny klasztor Kamedułów w miejscowości Wigry. Wigry oczywiście jezioro objęte ochroną w postaci Wigierskiego Parku Narodowego. Natomiast no oczywiście jeziora polodowcowe to nie jedyne jeziora występujące w Polsce, bo mamy też jeziora przybrzeżne, jak na przykład Łebsko, Gardno, Jamno, Wiczko, Bukowo, mamy jeziora Krasowe, mamy jeziora deltowe, aczkolwiek najwięcej jest oczywiście jezior polodowcowych. No oczywiście do walorów turystycznych Polski należą także kompleksy leśne. Tu macie mapkę z większymi kompleksami leśnymi. Ten największy zwarty kompleks leśny w Polsce to oczywiście Bory Tucholskie, dokładnie w tym miejscu, które częściowo też objęte są ochroną w postaci Parku Narodowego Bory Tucholskie. Ja już wam o tym mówiłem, no w Polsce głównym powiedzmy gatunkiem drzewa występującym w lasach jest oczywiście sosna, mamy wręcz takie lasy monokulturowe właściwie z przewagą sosny, około 70% powiedzmy tychże lasów w Polsce stanowią właśnie bory sosnowe bądź bory powiedzmy mieszane, gdzie głównym gatunkiem jest sosna, natomiast w domieszce występują drzewa na przykład liściaste, załóżmy w zachodniej Polsce głównie buk. A jeżeli chodzi o naszą najbliższą okolicę, to tutaj oczywiście mamy duże kompleksy leśne od południa Bory Dolnośląskie, a od północy Bory Lubuskie albo jak to woli powiedzmy Puszczę Rzepińską. Oczywiście szczególnie charakterystyczna jest ta północno-wschodnia część Polski, gdzie mamy między innymi Puszczę Niedzicką, Piską, Augustowską, Borecką, Romińską, tu nie zaznaczone, Puszczę Knyszyńską, Puszczę Kurpiowską, czy no, dość słynną Puszczę powiedzmy Białowieską, a tak duże nagromadzenie kompleksów leśnych akurat w tej części powoduje, że o północno-wschodniej Polsce często mówi się, że są to zielone płuca Polski. No i tutaj macie oczywiście przykłady tych fragmenty, tych niektórych powiedzmy zwartych kompleksów leśnych w Polsce, Puszcza Kampinoska, okolice oczywiście Warszawy, tu Puszcza Białowieska, o której już mówiłem, że jest to jeden z ostatnich naturalnych liściastych lasów na tak zwanym Niżu Europejskim, miejsce skądinąd znane między innymi z tego, że żyją tutaj oczywiście
no nie tylko dziki, ale także oczywiście żubry. Natomiast w północnej części Polski kolejnym typem charakterystycznym krajobrazu są oczywiście krajobrazy wydmowe, tak zwane wydmy paraboliczne występujące na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, okolice Jeziora Łebsko i oczywiście Garno. Najwyższą z tych wydm jest oczywiście tak zwana Łącka Góra, mająca około 406 metrów wysokości, licząc od poziomu morza. No i w końcu krajobrazy krasowe, w tym między innymi no słynny już obszar, czyli Jura Krakowsko-Częstochowska i oczywiście słynna Dolina Prądnika, która objęta jest ochroną w postaci Ojcowskiego Parku Narodowego, a tu fragment tegoż Ojcowskiego Parku Narodowego i słynny Ostaniec Krasowy, czyli słynna Maczuga Herkulesa. I wspominałem też o krajobrazach bagiennych. No w Polsce mamy też liczne rozlewiska, mamy bagna, głównie na Podlasiu. I ten największy obszar bagienny to oczywiście bagna biebrzańskie, duże rozlewiska Biebrzy, dwa takie charakterystyczne rezerwaty w ich obrębie, czyli rezerwat Ławki i Czerwone Bagno, całość objęta ochroną w postaci największego w Polsce parku narodowego, czyli Biebrzańskiego Parku Narodowego. A więc generalnie, no jak widać wyraźnie, ten krajobraz w Polsce jest dość mocno zróżnicowany i każdy znajdzie coś dla siebie. No do tego oczywiście dorzucamy jeszcze parki narodowe i różnego rodzaju inne, już mniej może ważne formy ochrony przyrody, jak parki krajobrazowe chociażby, czy rezerwaty przyrody. No i oczywiście parków narodowych w Polsce mamy 23. Tutaj macie te parki pokazane. O parkach będziemy mówić dokładniej w przyszłym tygodniu, poświęcimy na to 3 lekcje. W związku z czym w tej chwili ograniczę się tylko i wyłącznie do tego, że wspomnę, że mamy 23 parki narodowe. Ten najstarszy to oczywiście Białowieski Park Narodowy, natomiast najmłodszym parkiem narodowym jest Park Narodowy Ujście Warty, utworzony w 2001 roku. I tu macie przykłady, takie powiedzmy krótkie migawki z niektórych parków narodowych, czyli Białowieski, który znany jest między innymi z tego, że tutaj występują właśnie na wolności żubry, choć to nie jedyne miejsce w Polsce, pamiętajcie, gdzie żubry żyją na wolności, bo mamy tych miejsc oczywiście więcej. Tu Narwiański, jeden z mniejszych parków narodowych w Polsce, który obejmuje swoim zasięgiem fragment doliny rzeki Narew. Oczywiście Woliński i wybrzeża klifowe Słowiński, a więc krajobrazy wydmowe, o których wam przed chwilą wspominałem. Park Narodowy Ujście Warty, czyli rozlewiska powiedzmy Warty, która na terenie parku wpada do Odry. Miejsce, taka ostoja powiedzmy licznego ptactwa. No i oczywiście Poleski Park Narodowy na Polesiu Lubelskim, którego cechą charakterystyczną są liczne krajobrazy takie torfowiskowe. Torfowiska, jakieś bagna, mokradła i tym podobne stanowią ponad połowę powierzchni tegoż właśnie parku. No i oczywiście wspomniany już przeze mnie Ojcowski Park Narodowy, którego powiedzmy najmniejszy park narodowy w Polsce, który oczywiście obejmuje ochroną tak zwaną rzeźbę krasową. Tu macie jeszcze fragmencik Gołoboża w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Park, który obejmuje swoim zasięgiem najwyższe pasmo gór świętokrzyskich, czyli Łysogóry. No a tutaj słynne Gołoboża, czyli efekt tak zwanego wietrzenia mrozowego. Karkonosze to oczywiście między innymi Karkonoski Park Narodowy. Tu akurat widok na Śnieżkę, najwyższy szczyt Karkonoszy. No i oczywiście Tatry, o których też już wspominałem. Góry z rzeźbą polodowcową. Tu macie akurat widok na Dolinę Pięciu Stawów Polskich. Tu widać między innymi schronisko w Dolinie Pięciu Stawów, a w tamtą stronę idzie się na słynny Zawrat. Natomiast no oczywiście parki narodowe to nie jedyna forma ochrony przyrody w Polsce. To najważniejsza i najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce, jeżeli chodzi o ochronę powierzchniową. Natomiast mamy oczywiście także w Polsce parki krajobrazowe. Ja powiem szczerze, że nie liczyłem, ile dokładnie ich jest, ale myślę, że jest ich około 200 na pewno. Z tego 7 znajduje się na terenie województwa lubuskiego. Zwróćcie uwagę, to jest między innymi Park Linecko-Gorzowski, Park Krajobrazowy Krzesiński, Park Krajobrazowy, na terenie którego znajduje się między innymi jedyne w Polsce Muzeum Buciana Białego. Mamy Grzyżyński Park Krajobrazowy, Łagowski Park Krajobrazowy, no oczywiście słynny Łagów z Jeziorem Trześniowskim i Łagowskim. Mamy także Pszczewski Park Krajobrazowy, czy Park Krajobrazowy Ujście Warty, który stanowi otulinę dla Parku Narodowego o tej samej nazwie. Natomiast jeden z parków krajobrazowych, mianowicie Park Krajobrazowy Łukomorzakowa, w całości znajduje się na terenie naszego powiatu, czyli naszego powiatu
Żarskiego i jest to park, który swoim zasięgiem obejmuje fragment większej formy, jaką jest morena czołowa, zakumulowana tutaj przez lądolot w czasie zlodowaceń oczywiście warciańskich. Na samą rzeźbę parku, poza oczywiście lądolodem, później wpływ wywarł także człowiek, który generalnie dzięki powiedzmy wypiętrzeniu przez lądolot pokładu węgla brunatnego, które tu w naszym regionie występują, zaczął ten węgiel metodą odkrywkową wydobywać, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że w naszym rejonie powstało największe w Polsce tak zwane pojezierze antropogeniczne. Mamy w okolicach powiedzmy tutaj Żara, konkretnie bardziej Nowych Czapi, Trzebiela, Tuplic, około 100 jeziorek pochodzenia antropogenicznego, które są głównie efektem eksploatacji węgla brunatnego na tym terenie. Tutaj macie oczywiście zasięg tego łuku Morzakowa, czyli tej wspomnianej przeze mnie moreny czołowej. Oczywiście część znajduje się po stronie polskiej, część po stronie niemieckiej, a ta polska część objęta jest ochroną właśnie w postaci parku krajobrazowego. Natomiast częścią parku krajobrazowego jest między innymi słynna już geościeżka po wyrobiskach dawnej kopalni Babina i tutaj macie między innymi ten właśnie rezerwat, ten geopark, gdzie występuje kilka takich charakterystycznych właśnie zbiorników, źródełka żelaziste, które tutaj widzicie na załączonej fotografii, no i oczywiście pozostałości po dawnych kopalniach węgla brunatnego, ale nie tylko oczywiście węgla brunatnego, różnego rodzaju formy erozyjne i tym podobne. Jest to jeden z trzech geoparków w Polsce, którym o znaczeniu międzynarodowym. Tu między innymi macie fragment, ten ciemniejszy powiedzmy kolor, to właśnie wychodnia oczywiście węgla brunatnego. Natomiast częścią parku krajobrazowego jest także Park Murzakowski. Nie mylcie Parku Krajobrazowego Łuk Murzakowa z Parkiem Murzakowskim. Park Murzakowski, czyli jeden w tej chwili z 16 obiektów w Polsce wpisany na listę UNESCO, więc kolejna perełka na terenie naszego powiatu. Oczywiście park stworzony przez Hermana von Picklera, park w stylu oczywiście angielskim. Park, który dzisiaj generalnie przedzielony jest Nysą Łużycką, która stanowi graniczną rzekę między Niemcami a oczywiście Polską. Thank you.
Łęknica parkami zachwyca. No okej, to tyle jeżeli chodzi o nasz region i o parki krajobrazowe, natomiast no oczywiście Polska jest też krajem o ponad 1000-letniej historii, w związku z czym mamy bardzo bogatą i rozmaiconą kulturę, historię, sztukę, no oczywiście folklor, różnego rodzaju zabytki, muzea, teatry, obiekty i zespoły zabytkowe o najwyższej światowej klasie. Należą do nich, no chociażby te widoczne tutaj na zdjęciu ratusz oczywiście w Sandomierzu, ale takie charakterystyczne polskie muzea, no nie sposób ich tu oczywiście wymienić wszystkich, to między innymi Muzeum Socrealizmu w Kozłówce, w dawnej letniej rezydencji oczywiście Zamojskich, to między innymi jedyne w Polsce Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, to na przykład Muzeum Browarów w Żywcu, choć także swoje muzeum mają także browary w Tychach, a także oczywiście w Poznaniu. Tu między innymi Krzemionki Opatowskie, czyli kopalnia krzemienia pasiastego epoki neolitu, a wpisana w tej chwili już nie tylko na listę pomników historii, ale także na listę UNESCO, bo należy pamiętać o tym, że w Polsce mamy aż 16 obiektów wpisanych na listę UNESCO, a o ponad 100 obiektów wpisanych na tak zwaną listę pomników historii, czyli obiektów w Polsce, które są szczególnie ważne z punktu widzenia historii naszego kraju. Jednym z nich jest między innymi właśnie widoczny tutaj fragment kopalni krzemienia pasiastego. Inne to między innymi słynny Ostrów Lednicki i Muzeum Pierwszych Piastów. Też obiekt znajdujący się na liście pomników historii to także Westerplatte, którego nikomu chyba przybliżać specjalnie nie trzeba. Inne atrakcje to między innymi najwyższe wiadukty kolejowe w Polsce w Stańczykach, czyli województwo warmińsko-mazurskie. Na przykład klasztory, w tym chociażby klasztor Cystersów w Wąchocku, w tym słynnym, powiedzmy, Wąchocku, słynnym z kawałów. Tu macie między innymi kolegiatę w Tumie, czyli przykład architektury romańskiej. Jest to największa romańska budowla w Polsce, więc tak to funkcjonuje. Natomiast tak jak powiedziałem, oprócz tego mamy oczywiście 16 obiektów wpisanych na listę UNESCO. Wśród nich między innymi są to oczywiście zamek w Malborku. Tu macie zresztą te obiekty no, pokazane, a zresztą o tych obiektach już mówiliśmy, więc nie będę tutaj specjalnie do tego wracał. Natomiast są to między innymi właśnie drewniane kościoły południowej Małopolski i Podkarpacia. Tu przykład jednego z nich. To nasz oczywiście Park Murzakowski wpisany na listę UNESCO. To między innymi kopalnia soli w Wieliczce, ale także kopalnia soli w Bochni. To oczywiście Zamość, tu akurat widoczny ratusz w Zamościu, czyli przykład doskonale zachowanego miasta renesansowego. Oczywiście Stare i Nowe Miasto w Warszawie, Kraków i Stare Miasto, dzielnica Stradom, Wawel oczywiście w Krakowie, obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, to też obiekt wpisany na listę UNESCO. No tutaj macie akurat Plac Zamkowy w Warszawie, o czym mówiłem, też wpisany na listę UNESCO, czy Toruń jako przykład miasta średniowiecznego. Tu oczywiście Kalwaria Zebrzydowska, czyli miejsce, gdzie organizowane są najsłynniejsze w Polsce misteria męki pańskiej. No i oczywiście kościoły pokoju w Świdnicy i w Jaworze w tak zwanym stylu szachulcowym. A tu jeszcze obiekt z bliskiego nam Wrocławia, tak zwana Hala Stulecia, też w 2001 roku wpisana na listę UNESCO. Natomiast to były tylko i wyłącznie wybrane oczywiście walory, które można by było określić mianem walorów przyrodniczych czy mianem walorów kultury, powiedzmy, materialnej. Natomiast oczywiście Polska to także no, liczne, powiedzmy, mniejszości narodowe, grupy etniczne, etnograficzne. Należy pamiętać o tym, że na terenie Polski mamy 9 mniejszości narodowych, które mają swój język, swoją kulturę. Wśród nich między innymi Ukraińcy, Białorusini, Czesi, powiedzmy Słowacy czy chociażby Niemcy. Mamy 4 grupy etniczne, takie jak na przykład Łemkowie czy chociażby Kaszubi, także Romowie i Karaimi, no i całą gamę grup etnograficznych, a wśród nich na uwagę zasługują między innymi właśnie Kaszubi, którzy powszechnie uznawani są za najliczniejszą grupę etniczną, a właściwie etnograficzną, powiedzmy, w Polsce, zamieszkują wschodnią część województwa pomorskiego. Inne grupy etnograficzne to między innymi słynni Kurpie,
zamieszkujący tereny Puszczy Kurpiowskiej czy Puszczy Białej ze swoimi tradycyjnymi strojami, także oczywiście swego rodzaju no, obrzędami. Tutaj oczywiście łowiczanie, tak zwani powiedzmy księżacy, no jak sama nazwa wskazuje, okolice Łowicza. Tak? Dodatkowo no, Polska może też przyciągać całą gamę powiedzmy uzdrowisk. Uzdrowisk w Polsce mamy ponad 40. Najwięcej ich jest oczywiście na południu. Są to głównie uzdrowiska bazujące na wodach mineralnych. Głównie są to szczawy i oczywiście solanki. No i tutaj macie przykłady, między innymi słynny Ciechocinek na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Nałęczów, nie mniej powiedzmy słynny, położony na terenie województwa lubelskiego, czy Rymanów-Zdrój, jedno z uzdrowisk na terenie województwa podkarpackiego, tu województwo dolnośląskie i słynna Kudowa-Zdrój. Obok Kudowej mamy zaraz Duszniki i Polanice-Zdrój, czyli takie trzy charakterystyczne uzdrowiska w zachodniej części Kotliny Kłodzkiej. A tutaj jeszcze troszeczkę powiedzmy prywaty, no bo generalnie skoro mówimy o atrakcyjności turystycznej Polski, to warto też troszeczkę wspomnieć na temat naszego regionu. Mówiłem już o tym, że generalnie powiedzmy nasz region to między innymi jeden z 16 obiektów UNESCO, czyli Park Murzakowski, to Park Krajobrazowy, czyli Park Krajobrazowy Łuk Murzakowa, to oczywiście geopark po wyrobiskach czy w obrębie wyrobisk dawnej kopalni Babina, no ale to także między innymi Żary. Żary, czyli miasto, które w 1260 roku uzyskało prawa miejskie, a więc jest to miasto o rodowodzie powiedzmy średniowiecznym, a co za tym idzie, jest to także miasto o typowym średniowiecznym powiedzmy układzie. W centralnej części oczywiście znajduje się rynek, wokół fragmenty murów obronnych, generalnie te mury obronne zaczęto wznosić mniej więcej w połowie XIII wieku i właściwie ich budowa trwała mniej więcej do wieku XV, natomiast w pierwszej połowie wieku XIX większość tychże murów obronnych została właściwie zburzona. No tutaj pozostałości, między innymi jedna z wież, która kiedyś prowadziła do średniowiecznych Żar, wieża wartownicza, no i oczywiście fragmenty murów obronnych. Tutaj kolejna z wież, która została zaadoptowana na dzwonnicę kościelną, no i oczywiście ulica Cicha i najdłuższy zachowany fragment powiedzmy murów obronnych dostępnych dla celów oczywiście turystycznych. No tutaj no generalnie trochę rozpadająca się perełka Żar, czyli oczywiście zamek i pałac, właściwie zamek Dewinów, Packów i Bersztejnów, to jest ta część, na którą tutaj patrzycie. Początki zamku to w zasadzie wiek powiedzmy XIII, najpierw należał on do Dewinów, potem do Packów, w XIV wieku do Bibersztejnów, a generalnie w XVI wieku właścicielami zamku stali się promincowie, którzy dodatkowo do zamku oczywiście dobudowali tą część powiedzmy tą część wschodnią, czyli tą część oczywiście pałacową. Po śmierci ostatniego z promińców, Edmunda II promińca, no zamek generalnie przeszedł na własność powiedzmy Prus, no a potem stopniowo zaczął oczywiście niszczeć i podupadać. No swoje zrobiła także oczywiście II wojna światowa, a dzisiaj jest to właściwie zabytek, swego rodzaju ruina, która no właściwie ciężko generalnie powiedzmy odbudować czy wyremontować. Do pałacu bezpośrednio przylega także park oczywiście pałacowy, w tej chwili bardzo fajnie odrestaurowany. Na jego obszarze znajduje się między innymi słynna Błękitna Brama, czy najstarszy w Żarach kościół. Jest to kościół świętego Piotra i Pawła, którego początki sięgają pierwszej połowy XIII wieku. No i oczywiście najsłynniejszy żarski kościół to jest katedra, właściwie kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. Początki katedry sięgają roku 1280, czyli drugiej połowy XIII wieku. Obecną gotycką bryłę uzyskał w roku 1401. No oczywiście warto wspomnieć jeszcze o ratuszu, ławeczce Telemana. No i takim powiedzmy rekreacyjnym niejako zapleczu powiedzmy Żar, czyli słynnym powiedzmy zielonym lesie, gdzie znajduje się między innymi czy zielony las znajduje się w obrębie tak zwanych powiedzmy wzniesień żarskich, które stanowią fragment oczywiście moreny czołowej. To właśnie na terenie zielonego lasu znajduje się najwyższy punkt w ogóle województwa lubuskiego, przy tej niebieskiej wieży powiedzmy przeciwpożarowej 227 metrów nad
nad poziomem morza, natomiast jest tutaj także organizowany parkland, są wyznaczone ścieżki do tak zwanego Nordic Walking. No a oczywiście te tutaj pozostałości, te takie zbiorniczki, dziury, które widzicie, to oczywiście pozostałości dawnej eksploatacji węgla brunatnego na terenie Zielonego Lasu, bo trzeba pamiętać o tym, że na terenie Zielonego Lasu i to na skalę przemysłową eksploatowano głównie metodą odkrywkową węgiel brunatny. Pozostałości po transporcie węgla brunatnego to między innymi te słupy. Jeden z nich widzicie tutaj po lewej stronie, a na terenie Zielonego Lasu kursowała także kolejka wąskotorowa, która z jednej strony przewoziła pracowników właśnie do pracy w kopalniach, a z drugiej strony generalnie transportowała także węgiel. Na terenie Zielonego Lasu znajdował się także Pałac Promińców, czyli generalnie pałac wybudowany przez ostatniego z promińców Erdmana II Promińca, który zresztą w tym pałacu zmarł. Pałac, który no kiedyś wyglądał dość, powiedzmy, okazale, natomiast no niestety po śmierci, powiedzmy, ostatniego z promińców jego losy były już różne. To znaczy na terenie pałacu między innymi znajdowała się siedziba loży masońskiej, tu swego czasu funkcjonowała także fabryka części samolotów. Pałac w ostateczności został zburzony. Dzisiaj wygląda mniej więcej tak, czyli to jest fragment tego właściwie sztucznie usypanego wzgórza, powiedzmy, pałacowego. Natomiast w obrębie wzgórza zachowały się tylko fragmenty dawnego, powiedzmy, pałacu. Próżno tutaj szukać w tej chwili generalnie, powiedzmy, jakichkolwiek dobrze zachowanych fragmentów. Właściwie wygląda to na dzień dzisiejszy mniej więcej, powiedzmy, tak. Niedaleko znajduje się zresztą stanowisko tak zwanej kultury, powiedzmy, łużyckiej, osada z właśnie okresu, powiedzmy, osadnictwa łużyckiego, no, który tutaj akurat na zdjęciach wam nie pokażę. No i oczywiście słynne trzy żarskie, powiedzmy, wieże. Najstarsza z nich to ta po lewej stronie, to jest ta wieża tak zwana, powiedzmy, widokowa, wybudowana w 1864 roku. Dzisiaj dostępna dla celów turystycznych, można sobie wejść na górę, podziwiać panoramy, między innymi Karkonoszy. Druga to oczywiście wieża Bismarka, która nigdy nie została ukończona. Jej budowę przerwała pierwsza, a potem druga wojna światowa. No i oczywiście wieża przeciwpożarowa, znajdująca się, tak jak powiedziałem, w miejscu, gdzie znajduje się najwyższy punkt na terenie, powiedzmy, Zielonego Lasu i całego województwa lubuskiego. A tutaj już południowa część Zielonego Lasu, jeszcze słynne mauzoleum właściciela, dawnego właściciela elektrowni Łoza, która opalana była węglem brunatnym wydobywanym z terenu właśnie Zielonego Lasu, a który to węgiel dodatkowo służyła do produkcji energii, oczywiście potrzebnej na wydobycie tegoż właśnie węgla. No i oczywiście warto jeszcze wspomnieć o żaganiu. Tak, żagań to między innymi, powiedzmy, zespół poaugustiański, który zresztą znajduje się na liście pomników historii. W jego skład wchodzi między innymi kościół parafialny pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny, no i oczywiście klasztor, dawny klasztor augustianów. Tu macie, powiedzmy, fragmenciki właśnie zabudowań klasztornych. Dzisiaj jest to siedziba PTTK, tak? Natomiast w obrębie klasztoru mamy także między innymi, powiedzmy, bibliotekę, gdzie do najcenniejszych eksponatów należą między innymi fragmenty Biblii pochodzące z VIII wieku, a część książek to są generalnie książki pochodzące z przełomu XVII i XVIII wieku. Tu oczywiście te zabudowania, powiedzmy, klasztorne, ta spichlerz, konwikt i tak to wygląda. Natomiast no oczywiście drugim takim charakterystycznym obiektem w żaganiu jest oczywiście Pałac Wallensteina, czyli generalnie, powiedzmy, pałacyk, do którego bezpośrednio przylega taki dość fajny, powiedzmy, ogród, przez który oczywiście przepływa rzeka Bóbr. No i oczywiście warto jeszcze wspomnieć o słynnym stalagu Luft numer 3, czyli generalnie dawnym niemieckim obozie dla jeńców aliańskich, który powstał w 1942 roku, a zasłynął z tak zwanej spektakularnej wielkiej ucieczki, czyli w 1944 roku w nocy z 23 na 24 marca uciekło stąd 80 lotników. Oni wydążyli tunel pod, powiedzmy, barakami. Tutaj macie wyznaczony przebieg, jak ten tunel, powiedzmy, przebiegał. No i generalnie tymże tunelem po prostu obóz opuścili.
Więc tak to wygląda. Natomiast gdyby ktoś z Was miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy nasz region i czy Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie, to zapraszam do obejrzenia jeszcze jednego filmu. Z mojej strony to już wszystko. Do usłyszenia.